Witajcie moi drodzy. Dzisiaj rozpoczynamy nową serię związaną ze wschodnim cesarstwem. Wcześniej prowadziłem serię o ikonoklaźmie. Dzisiaj rozpoczynam serię o podboju Egiptu przez islam, ale z perspektywy szerszej, pokazującej działanie wczesnego islamu, pokazujące upadek Bizancjum, administracji, dlaczego ludzie przestali to Bizancjum Lubić, zwłaszcza na obrazie, ilustrze Egiptu. A żeby to lepiej zobrazować w każdym wstępie do tych filmików, będę cytował fragment tekstu historyka Johna Henrika Clarka. Afrykańscy konwertyci na islam w Afryce i za granicą w końcu zaczęli tracić część swojego romantyzmu na temat Arabów i islamu. I zadają teraz kilka istotnych pytań na temat tej religii i jej pierwotnych propagatorów, które powinni byli zadać dawno temu. Wszyscy zdobywcy postrzegają siebie jako przynoszących światło i nową cywilizację ludziom, których podbijają. Arabowie nie są tu wyjątkiem. Niektóre z przypisywanych im osiągnięć w nauce i medycynie były dziełem ludzi, których podbili. Arabowie są wielkimi innowatorami i żywicielami kultur innych ludzi. To, co jest znane jako arabski wkład w naukę i matematykę, w niektórych przypadkach, zwłaszcza w Egipcie, to arabskie kopiowanie i ożywianie elementów nauki i matematyki, które wcześniej istniały w tym kraju. Arab był najeźdźcą i zdobywcą Egiptu, a następnie innych części Afryki. W większości przypadków w historii najeźdźca i zdobywca przybywają, aby rządzić, a nie cywilizować. Ogólnie rzecz biorąc, to, co uchodzi za cywilizację w niedawno podbitych krajach, to porządek i pewne zasady postępowania ustanowione przez zdobywcę w celu ułatwienia jego panowania nad ludźmi, których podbił. Światło rodzimej cywilizacji jest często gaszone, aby ułatwić kontynuację obcej dominacji. Jako najeźdźcy i zdobywcy Egiptu i Afryki, Arabowie nie różnią się od innych zdobywców w historii świata. Arabscy zdobywcy Egiptu pojawili się w czasie, gdy mieszkańcy Afryki Północnej szukali ulgi od rzymskich rządów. Północni Afrykanie, podobnie jak rdzenni Amerykanie, stali się ofiarą własnej dobroczynności, spoglądali z przychylnością na zdobywcę, którego uważali za przyjaciela. Przed podbojem istniał egipski, romantyczny i fizyczny związek z prorokiem, zanim siła tego podboju stała się rzeczywistością w Egipcie i Afryce Północnej. Według Galbraitha Welcha, chrześcijański Egipt wysyłał prezenty Mahometowi. Jeden z prezentów miał symboliczny charakter. Była to chrześcijańska dziewczyna o imieniu Maria. Mahomet zakochał się w niej. Było to naturalne. Skłonności Mahometa była dobrze znana i dobrze rozreklamowana. Być może przesadnie rozreklamowana przez arabską legendę. Dla tych romantycznych ludzi wydawało się całkiem odpowiednie, aby jasne światło padało na sypialnię ich życzonego bohatera. Dla nich jego miłość była źródłem dumy. Trzy rzeczy, które kochał najbardziej na tym świecie, to modlitwy, perfumy. i kobiety. Chwali się pobożny muzułmański biograf. Zmysłowa strona jego natury była jednak użytecznym kołkiem, na którym chrześcijańska Europa zawiesiła później wiele swoich zjadliwych nadużyć wobec islamu, którego się obawiała. Europa krzyczała, że przywódca islamu był człowiekiem o obrzydliwej moralności, a w swoich trzeźwych książkach historycznych nazywała go takimi imionami jak Stary Zboczeniec. Chrześcijańska Maria stała się ukochaną u Mahometa i centrum Kandalu, który zagroził prestiżowi Mahometa, niedyskretnie wybrał na miejsce swoich miłosnych igraszek rezydencję jednej ze swoich żon. Mieszkał ze swoimi żonami w rzędzie domków oddzielonych od siebie gałęziami palmowymi, z cementowanymi błotem. Żonie, o której mowa, przeszkodzono. Wywołało to takie zamieszanie, że Mahomet złożył ślub celibatu, którego nie dotrzymał. W sprawie tej poświęcony jest rozdział Koranu zatytułowany Zakaz. Tam Mahomet nonszalacko odnosi się do skandalicznego odkrycia jego schadzki z Marią jako pewnego wypadku. Maria została matką syna ku radości Mahometa, ponieważ prorok często był oblubieńcem, ale rzadko ojcem. Dziecko zmarło jednak w podejrzanych okolicznościach, prawdopodobnie zabite przez bezdzietne i zazdrosne żony z haremu. Ta sieć namiętności, zazdrości utkana wokół egipskiej Marii dziwnie uderza w zachodni umysł, jako fragment kariery założyciela wielkiej religii, ale jest opowiadana w tradycji muzułmańskiej z trzeźwą ostrożnością. Dlatego właśnie moi drodzy, by obalić kolejne mity na temat islamu, Arabów, Afryki i o tym, jak w ogóle do tego doszło, musimy więc opowiedzieć sobie historię nieco wcześniej, zaczynając w zasadzie od buntu Hrakliusza Starszego, żebyśmy mieli pełen obraz sytuacji. Jeszcze słowem wstępu, podziękowania czcigodnym patronu naszego kanału, Trybunom, Kamilowi, Tomaszowi Flawiuszowi, Preterowi Jedmanowi i Centurionowi Jałowiec. Na początku VII wieku Cesarstwo Rzymskie zdawało się chylić ku upadkowi. 60 lat wcześniej władza Justyniana rozciągała się od Kaukazu i Arabii na wschodzie po słupy Herkulesa na zachodzie, a jego silna osobowość tak wypełniła umysły ludzi, że wydawało się, jak to się mówi, że cały świat go nie pomieści. Jego splendor był równy jego mocy, a przynajmniej przez jakiś czas jego mądrość była równa jego splendorowi. Co więcej, jego triumfy w dziedzinie nauki i sztuki były nawet bardziej imponujące niż jego wojenne wyczyny. Z dwóch najważniejszych osiągnięć, dzięki którym jego imię zostało zapamiętane, kodeks i księgi Justyniana, nadal pozostają największymi arcydziełami jurysprudencji, podczas gdy katedra świętej Zofii pozostaje powsze czasy najspanialszym pomnikiem i wzorem architektury bizantyjskiej. Ale groźba rozkładu była odczuwalna nawet ze życia Justyniana. Do nieszczęść moralnych i politycznych, które zagrażały państwu, dołączyły klęski żywiołowe. Cały wschód został spustoszony przez zarazę, która wybuchła w Peluzium i przytoczyła się przez Egipt do Libii i przez Palestynę do Persji i Konstantynopola. Po zarazie nadeszło trzęsienie ziemi, które przyniosło miastom niemal takie samo zniszczenie, jak czarna śmierć ludom imperium. Ostatnie dni wielkiego prawodawcy spowijało poczucie mroku i niepokoju. Rząd rozpadał się jeszcze zanim jego następca Justyn zakończył swoje krótkie i pozbawione nerwów rządy w szaleństwie. Tyberiusz, który wstąpił na tron w 578 roku, dawał obietnicę lepszych czasów. Mógł przynajmniej spróbować powstrzymać proces rozkładu, ale jego życie zostało przerwane, zanim zdążył udowodnić swoją wartość. Zapisał Maurycjuszowi zbankrutowany skarbiec, niezadowolony lud i niesprawne państwo. Tylko człowiek o najtęższym umyśle i nieomylnym osądzie mógł poradzić sobie z takim kryzysem, a Mauryc już choć miał dobre intencje, nie był człowiekiem do tego zadania. To ślepe lekceważenie zmieniających się okoliczności, które tak często rujnuje stosowanie mądrych zasad, zniweczyło i udaremniło jego politykę. Reformy jego armii jego wiedzy na temat taktyki wojskowej, o której pisał znakomicie, nie mogły uchronić jego sił przed klęską, podczas gdy jego zapał do oszczędności w celu naprawy finansów państwa zawiódł w swoim celu, tak zradził i zmęczył jego lud, że z pogardą rzucili koronę centurionowi rebeliantów Fokasowi. Wydawało się, że nic już nie uratuje imperium przed ruiną, jedyną siłą Fokasa była siła tyrana wspieranego przez rozwiązłą armię i skorumpowaną szlachtę, siła, która malała z każdą milą odległości od stolicy. W ten sposób wszystkie prowincje imperium znalazły się w stanie agonii rządów, która była prawdopodobnie najlżejsza w regionach rozdartych wojną z persami lub północnymi barbarzyńcami. Z pewnością żadna część rzymskiego dominium nie była w gorszej sytuacji niż Egipt. Wysiłki Justyniana, aby narzucić ortodoksyjną religię niezgodnym koptom, zostały częściowo zrównoważone przez otwartą sympatię Teodory dla ich wyznania ale cała ta sympatia została lekko myślnie anulowana przez Justyna. Tak więc starożytny i gorzki spór między partiami melchitów i monofizytów był bardziej zaogniony niż kiedykolwiek, a dla Koptów wypełnił cały horyzont myśli i nadziei. Tam, gdzie dwoma głównymi źródłami rządów była religijna dominacja i materialne zyski bizantyjskiego dworu, a machina ta przynosiła stałe rezultaty w postaci ucisku i nędzy, nie dziwnego, że w samej Aleksandrii często dochodziło do starć zbrojnych, podczas gdy nie tylko Górny Egipt był nawiedzany przez bandy rozbójników i nękany najazdami Beduinów lub Nubijczyków, ale nawet delta była sceną zamieszek i waśni, którym niewiele brakowało do wojny domowej. Faktem jest, że cały kraj znajdował się w stanie tlącego się powstania. Panowanie Fokasa rozpoczęło się 22 listopada 602 roku. Tego dnia został koronowany z należytą pomagą przez patriarchę Kyriakusa w kościele św. Jana w Konstantynopolu, a wjeżdżając do miasta przez Złotą Bramę, przejechał przez wielkie kolumnady i przez główne ulice wśród tłumów, które przyjęły go radosnymi oklaskami. Na początku roku 609 imperium było gotowe do rewolucji. Rozpoczęła się ona w Pentapolis. Powszechną formą, jaką przyjmuje ta historia, jest to, że Kryspus, który poślubił córkę Fokasa, wywołał wściekłość o niechęć cesarza, ustawiając swój własny posąg z posągiem swojej żony na hipodromie, i że po kłótni uknął spisek buntu i zaprosił Herakliusza, prefekta Afryki, do wprowadzenia planu w życie. Faktem jest jednak, i Kadrenus wyraźnie to odnotowuje, że Herakliusz planował powstanie bez zaproszenia Kryspusa. Rzeczywiście Kryspus nie był człowiekiem, który podejmowałby jakąkolwiek inicjatywę, ale kiedy usłyszał o niepokojach w Pentapolis, odważył się wysłać tajne listy z zachętą i obiecał pomoc w przypadku, gdyby Herakliusz wykonał ruch na Konstantynopol. Sam Herakliusz był nieco stary, jak na tego rodzaju przygodę. Nie mógł mieć mniej niż 65 lat, ale w swoim synu i imienniku, który był teraz w kwiecie wieku, oraz w Niketasie, swoim przyjacielu i dowódcy, od razu dostrzegł odpowiednie narzędzia do realizacji swojego planu. Plan kampanii został źle zrozumiany. Gibbon nadaje wielką wagę swojemu autorytetowi nieco dziecinnej historii, że dwaj dowódcy zgodzili się na wyścig do stolicy, jeden posuwający się drogą morską, a drugi lądem, podczas gdy korona miała nagrodzić zwycięzcę. Należy pamiętać, że wyruszyli z Cyreny, a biorąc pod uwagę podobne siły na starcie, z pewnością nigdy nie wymyślono bardziej nierównej konkurencji. Herakliusz musiał jedynie przekroczyć Morze Śródziemne, wybrzeże wzdłuż Grecji i Macedonii, a następnie rzucić swoją armię na stolicę podczas gdy Niketas, zgodnie z przyjętą teorią, maszerując do Egiptu, musiał wyrwać ten kraj z uścisków Fokasa, a następnie odbyć długą i żmudną podróż przez Palestynę, Syrię, Cylicę i Azję mniejszą, w takich warunkach, że nawet seria błyskotliwych zwycięstw lub upadek wszelkiego oporu wykluczyłaby go z ubiegania się o nagrodę. Jeśli w ogóle istniała jakakolwiek idea wyścigu o imperium, co jest niezwykle wątpliwe, Kurs został wyznaczony z dużo większą prostotą i równością, ponieważ musi być oczywiste, że prowincja Pentapolis nie mogła dostarczyć materiału dla bardzo dużej armii, a tym bardziej dla dwóch armii, a to, co przywódca każdej wyprawy musiał zrobić, to nie tylko wyruszyć do Bizancjum, ale także podnieść sztandar buntu, gdy szedł zebrać zapasy i posiłki, a następnie ewentualnie zjednoczyć się w zadaniu mieżdżącego ciosu w stolicy. Zgodnie z tym planem Herakliusz miał wyruszyć w drogą morską, a Niketas drogą lądową. Bez wątpienia, ale to czego Gibon i greccy historycy nie dostrzegli wyraźnie to fakt, że podczas gdy bezpośrednim celem Herakliusza była Tesalonika, celem Niketasa była Aleksandria i że wszystko zależało od przystąpienia lub podporządkowania tych dwóch miast dla powodzenia przedsięwzięcia. Trudno wątpić, że Herakliusz miał bliskie stosunki z mieszkańcami Tesaloniki, a przynajmniej z ich częścią, podczas gdy Niketas liczył na powitanie lub niewielki opór w Egipcie, chociaż, jak zostanie pokazane, jego obliczenia zostały zakłócone przez nieprzewidzianą interwencję potężnego wroga. Trzeba jednak ponownie podkreślić, w przeciwieństwie do Gibona, że jedynym celem Niketasa był podbój Egiptu, że Egipt był osią, na której obracały się jego kombinacje z Harakliuszem, jedyną barierą między nim a Konstantynopolem. I że kiedy raz posiadł teren rekrutacyjny i spichleżnilu wraz z żeglugą i stoczniami w Aleksandrii, szaleństwem byłoby pogrążyć się w Syrii i Azji, zamiast ruszyć prosto do Dardanelli i połączyć siłę z Herakliuszem. Taki był więc plan. Heraklius ze swoimi galerami miał udać się do Tesaloniki i tam przygotować potężną flotę i armię, podczas gdy Niketas miał zająć Aleksandrię, drugie miasto imperium, aby natychmiast odciąć dostawy zboża do Konstantynopola i zapewnić sobie najsilniejszą bazę do wyposażenia armii przeciwko Fokasowi, a przynajmniej uniemożliwić mu uzyskanie pomocy z tej strony. Z kroniki egipskiego biskupa dowiadujemy się, że nawet w Pentapolis toczyły się walki. Dzięki dużym wydatkom pieniężnym Heraklusz zgromadził tutaj siłę trzech tysięcy ludzi i armię barbarzyńców, to jest niewątpliwie berberów, których umieścił pod dowództwem Bnakisa, jak nazywa się go w etiopskim zniekształceniu greckiego imienia. Dzięki ich pomocy odniósł łatwe zwycięstwo nad cesarskimi dowódcami Mardiusem, Ekelasiarusem i Izydorem i jednym ciosem położył kres władzy Fokasa w tej części Afryki. W tym samym czasie Kisil, gubernator Tripolis, wysłał kontyngent, który prawdopodobnie przeszedł na południe od Pentapolis. W każdym razie Niketas rozpoczął teraz natarcie wzdłuż wybrzeża w kierunku Aleksandrii, a w pewnym momencie dołączyli do niego zarówno Kisil, jak i Bonakis. Był pewny przyjaznego przyjęcia aż do samej granicy Egiptu, ponieważ już prefekt Mareotis, egipskiej prowincji po zachodniej stronie Aleksandrii, został pozyskany dla sprawy i obiecał znaczną liczbę żołnierzy. Uważa się, że w dzisiejszych czasach taki marsz przebiegałby prawie całkowicie przez bezwodną pustynię, ale istnieje wiele dowodów na to, że w VII wieku istniało wiele kwitnących miast, gajów palmowych i żyznych terenów, o których obecnie niewiele wiadomo, lub wyobraża się, że są tylko pustkowiem skał i płonących piasków. W rzeczywistości nic nie może być bardziej fałszywe niż wyobrażenie, że trasa ta biegnie przez niegościnne pustynie. Istnieją bowiem wyraźne dowody na to, że praktycznie całe prowincje wybrzeża na zachód od Egiptu były dobrze zaludnione i dobrze uprawiane przez około trzy wieki po tym, jak znalazły się pod panowaniem arabskim. Arabski pisarz Al-Makrizi wspomina miasto Lubia jako centrum prowincji pomiędzy Aleksandryą a Maraką, co pokazuje, że klasyczne nazwy Libia i Marmarika zostały zachowane przez Arabów prawie bez zmian. Jest zatem jasne, że przed podbojem arabskim istniał nieprzerywany łańcuch miast i prawie nieprzerywany obszar ziemi uprawnej, rozciągający się od Aleksandrii do Cyreny, a marsznik Etasa nie wymagał wielkich zdolności przywódczych ani wytrzymałości. Nawet w dzisiejszych czasach jest prawdopodobne, że trudności związane z tą trasą są znacznie przesadzone, ponieważ muzułmańscy pielgrzymi nieustannie przemierzają pieszo drogę z Maroka, Tunisu i Trypolisu wzdłuż wybrzeża do Egiptu. Pozwala ona śledzić ruchy armii Niketasa i wywnioskować, że choć po drodze napotykał niewiele niebezpieczeństw, to jednak czas spędzony w marszu musiał być znaczny. Tymczasem w stolicy Egiptu działał spisek i kontrspisek. Teodor, syn Menasa, który był prefektem Aleksandrii za panowania cesarza Maurycjusza i niejaki Tenkera, zaangażowali się razem, aby zabić Fokasa i zapewnić koronę Herakluszowi. Melkicki, patriarcha Aleksandrii, inny Teodor, który otrzymał swoją siedzibę od Fokasa, nic nie wiedział o tym spisku, ale Jan, gubernator prowincji, dowódca garnizonu i jeszcze inny Teodor, kontroler finansów, ujawnili mu to, po czym cała trójka skierowała wspólny list ostrzegawczy do Fokasa. Cesarz dobrze znał niepewny temperament Egipcjan i aby ich udobruchać, wysłał ostatnio z Syrii dużą partię lwów i lampartów na pokaz dzikich zwierząt, wraz z kolekcją kajdan i narzędzi tortur, a także honorowych szat i pieniędzy, do sprawiedliwego podziału między jego przyjaciół i wrogów. Ale po otrzymaniu listu od patriarchy, wyznając, że gardzi groźbą buntu, ale wiedząc o najwyższej konieczności utrzymania Egiptu za wszelką cenę, ani nie zachwiał się w postanowieniu, ani nie zachwiał się w działaniu. Wezwał prefekta Konstantynopola, odebrał od niego roczystą przysięgę wierności i wysłał go z dużymi posiłkami zarówno do Aleksandry, jak i do ważnych miast garnizonowych Manów i Atrib w Delcie. W tym samym czasie wysłał pilne rozkazy do Bonususa w Syrii, aby rzucił wszystkie dostępne wojska na Egipt. Bonusus był teraz w Antiochii, gdzie został wysłany z tytułem Hrabiego Wschodu, by stłumić bunt Żydów przeciwko chrześcijanom. Bunt, który wydaje się być raczej religijny niż polityczny, chociaż wątki polityczne i religijne są często nierozróżnialne w tkance historii tego okresu. Jednak tak dobrze lub tak źle Bonusus osiągnął swoje krwawe dzieło przez hurtową masakrę, wieszanie, topienie, palenie, torturowanie i rzucanie na pożarcie dzikim bestiom, że zyskał miano budzącego zgorszenie i przerażenie. Tymczasem Niketas zbliżał się do Aleksandrii od zachodu. Miasto Kapsain poddało się, a został oszczędzony, ale więźniowie zbuntowani frakcji zostali uwolnieni i dołączyli do marszu. Posłańcy zostali wysłani naprzód, aby rozprzestrzenić bunt w kraju wokół Smoczego Kanału, nazywanego tak od jego wężowatych kręgów, który znajdował się w pobliżu miasta. Ale widząc, że siły cesarskie, silne, liczebnie i dobrze uzbrojone, zablokowały mu przejście tutaj, Niketa wezwał dowódcę do poddania się. Zejdź nam z drogi, powiedział, i pozostań neutralny do czasu zakończenia wojny. Jeśli poniesiemy klęskę, nie ucierpisz. Jeśli odniesiemy sukces, zostaniesz gubernatorem Egiptu. Ale panowanie Fokasa już jest skończone. Powiedź była krótka. Walczymy na śmierć i życie za Fokasa. I bitwa się rozpoczęła. Jest prawdopodobne, że dowódca był tym, który pod specjalną przysięgą bronił cesarza i że walczył z większym sercem niż jego żołnierze. Niketas odniósł całkowite zwycięstwo, cesarski dowódca został zabity, a jego głowa nabita na pikę i przeniesiona wraz ze zdobycznymi sztandarami przez bramę księżycową do miasta, gdzie nie stawiono już żadnego oporu. Jan gubernator i Teodor kontroler finansów schronili się w kościele św. Teodora we wschodniej części miasta, podczas gdy patriarcha Melkicki uciekł do kościoła św. Atanazego, który stał nad brzegiem morza. Jan zniknął, milczy na temat losu patriarchy, ale z innych źródeł wiemy, że zginął. Duchowieństwo i lud zebrali się teraz i zgodzili się w swojej nienawiści do Bonosusa i jego dzikich bestii raz w powitaniu wodza Herakliusza. Ustawili głowę zabitego dowódcy na bramie, zajęli pałac i budynki rządowe, a także kontrolę nad zbożem i skarbem, przejęli cały skarb Fokasa i wreszcie, co nie mniej ważne, zabezpieczyli wyspę i fortecę Faros oraz całą żeglugę. Ponieważ Faros, jak Cezar zauważył i powiedział dawno temu, był jednym z kluczy Egiptu, tak jak Pelusium był drugim, Opanowawszy stolicę, Niketas wysłał Bonakisa, by przeprowadził rewolucję przez Deltę. Okazało się to łatwym zadaniem, ponieważ wszędzie rdzenni Egipcjanie nienawidzili rządów w Bizancjum. Miasto po mieście łączyło się z armią wyzwoleńczą. Nikiu ze swoim biskupem Teodorem otworzyło swoje bramy. W Manów frakcja w buncie splądrowała dom Arystomacha, cesarskiego gubernatora i prawie każdy prefekt i każde miasto rzuciło swój los przeciwko Fokasowi. Także po triumfalnym postępie Bonakis powrócił do stolicy. Tylko w Samanut Paweł, popularny prefekt, stał przy swoich barwach, a przyjaciel Pawła Kosmas, płonący odwagą, choć okaleczony paraliżem, był noszony po mieście, aby rozpalić garnizon własnym duchem. Podczas gdy Watrib, inny przyjaciel Pawła, prefekt Marcian, również odmówił przełączenia się do buntu. Wojna się nie skończyła. Bonusus dotarł do Cezarei, gdy usłyszał o opadku Aleksandrii. Wiadomość ta tylko pobudziła go do bardziej zaciekłych działań. Wysyłając całe swoje siły do tego portu, popłynął szybko na południe i albo wylądował swoją kawalerią na granicach Egiptu, albo spotkał się tam z oddziałem konnym z Palestyny. Jego plan polegał teraz na odciążeniu atrib, w tym celu wziął swoją flotę w dwóch grupach, jedną przez główną wschodnią odnogę Nilu, a drugą przez kanał Peluzjak, podczas gdy kawaleria podążała drogą lądową oprócz prefekta Marciana w Atryp przebywała niewzruszona dama imieniem Christodora, która z pobudek prywatnej zemsty była zdecydowaną zwolenniczką interesów cesarza. Paweł i Kosmas również przybyli z manów nad radę wojenną. Na próżno biskup Nikił i kanclerz Menas pisali namawiając Marcjana i Christodorę do zrzucenia posągów Fokasa, i uznania Herakliusza, usłyszeli bowiem o przybyciu Bonosusa na przesmyk, a wkrótce po tym doniesieniu nadeszła wiadomość o zajęciu przez niego Peluzium. Jego postęp był obserwowany z niepokojem przez Herakliuszowych dowódców, Platona i Teodora – naprawdę te Teodory są nieskończone – którzy mieli armię w pobliżu Atrip. Wysłali pilną wiadomość o pomoc do Bonakisa, który nie tracił czasu na poruszanie się w górę zachodniej lub bolbitickiej odnogi Nilu, ale dotarł do Nikiu tylko po to, by dowiedzieć się o przybyciu Bonosusa do Atrib. Opuszczając to miasto, Bonosus ruszył kanałem, który odgałęził się od głównej rzeki na zachód w kierunku Manów, a wraz z nim był Marcjan i Kosmas oraz nieustępliwa Christodora. Paweł skierował teraz swój marsz, aby dołączyć do Bonosusa, a dwie siły cesarskie ledwo się zjednoczyły, gdy armia Bonakisa przybyła na miejsce. Starcie było zacięte, ale decydujące. Oddziały rebeliantów zostały całkowicie rozgromione, część wrzucona do wody, część zabita, część wzięta do niewoli i zakuta w kajdany. Sam Bonakis został pojmany żywcem, ale skazany na śmierć. Innego dowódcę Leoncjusza spotkał ten sam los, podczas gdy Platon i Teodor zdołali uciec i szukali schronienia w pobliżu bliskim klasztorze. Nikiu, choć ufortyfikowane miasto, nie było w stanie oprzeć się zwycięskiej armii Bonosusa. W związku z tym biskup Teodor i sekretarz Menas wyszli do zdobywcy w uroczystej procesji, niosąc Ewangelię i krzyże i zdali się na jego łaskę. Lepiej byłoby, gdyby rzucili się z murów swojego miasta. Menas został wtrącony do więzienia, ukarany grzywną w wysokości 3000 sztuk złota, torturowany długą bastynadą i uwolniony tylko po to, by umrzeć z wyczerpania podczas gdy Teodor został zabrany z powrotem do Nikiu przez Bonosusa, który teraz przeniósł się tam ze swoją armią. Przy bramie miasta Bonosus zobaczył posągi Fokasa leżące na ziemi, dzieło biskupa, jak zeznali Kristodora i Marcjan, a nieszczęsny Teodor został natychmiast ścięty. Po tej egzekucji nastąpiła egzekucja dowódców Platona i Teodora oraz trzech starszych zmanów Izydora, Jana i Juliana, z których wszyscy szukali azylu w klasztorze i zostali potulnie poddani przez mnichów. Z ogółu więźniów Bonosu wygnał jedynie tych, którzy byli w służbie Maurycjusza, ale skazał na śmierć wszystkich, którzy kiedykolwiek nosili broń pod sztandarem Fokasa. Fala wojny przechyliła się na korzyść panującego cesarza. Bonosus był praktycznie panem delty ze wszystkich stron, której siły rebeliantów, bojąc się walczyć i bojąc się poddać, płynęły w kierunku Aleksandrii, rozległą siecią dróg wodnych pokrywających cykraj. Dla samego Bonosusa było to łatwe przejście z Nikiów w dół zachodniej części Nilu, a stamtąd kanałem biegnącym do Aleksandrii. Niketas był dobrze przygotowany na jego przyjęcie. W mieście zorganizował dużą armię złożoną z regularnych i nieregularnych żołnierzy, marynarzy i obywateli wspierany gorąco przez zieloną frakcję. Arsenały rozdźwiniowały hukiem wykuwanej broni, a mury były obsadzone i wyposażone w potężne machiny obronne. Wydaje się, że Paweł został wysłany przez Bonosusa, by zaatakować miasto flotą od strony południowej. Prawdopodobnie w miejscu, gdzie kanał słodkowodny wchodził przez dwie ogromne kamienne bramy, które zostały zbudowane i ufortyfikowane przez Tacjana w czasach Walensa, ale gdy tylko flotylla Pawła znalazła się w zasięgu miejskiej artylerii, ogromne kamienie, którymi ciskali, spadły na jego statki z tak śmiercionośnym skutkiem, że nie był w stanie nawet zbliżyć się do murów i wycofał swoje statki, aby uchronić je przed unieruchomieniem lub zatopieniem. Taka była siła ówczesnej artylerii aleksandryjskiej. Wydaje się jednak, że Bonosus, który przynajmniej ostatnie etapy swojej podróży odbył drogą lonową, podążał kanałem Kleopatry. To jest główną drogą wodną, prowadzącą od bolbitickiej odnogi Nilu do Aleksandrii. Najpierw rozbył swój obóz w Mifamomis, a następnie w Dimkaruni, zgodnie z kroniką biskupa bo nosu pokonał pozostałe dystans bez oporu, a przybywając na wschodnią stronę stolicy, zatrzymał swoją armię w zasięgu wzroku murów i postanowił zaatakować je następnego dnia w niedzielę. Ciekawi mnie, za pomocą jakich środków miał nadzieję szturmować wyniosłe i potężne fortyfikacje, które strzegły wielkiego miasta. Ale Aleksandryjczycy nie byli w nastroju do znoszenia oblężenia. Historia głosi, że pewien święty z Górnego Egiptu, zwany Teofilem Spowiednikiem, który mieszkał na szczycie Filaru i tam, jak się wydaje, nabył praktycznej mądrości, doradził Niketasowi, aby wyszedł i rozpoczął bitwę. W związku z tym zabrał swoje wojska w Bramie Słońca, gdzie wspaniała szerokość wielkiej ulicy dzielącej miasto wzdłuż dała dużo miejsca na Musztramu. Siły cesarskie otrzymały rozkaz natarcia na miasto, a na ich czele stanął konny dowódca. Gdy byli jeszcze daleko poza zasięgiem łuku, nękał ich ożywiony ogień z ogromnych katapult, ryczących i skrzypiących na miejskich murach i wieżach. Jeden z tych pocisków trafił samego dowódcę, roztrzaskując mu szczękę, pozbawiając konia i zabijając go natychmiast. Drugi zabił innego oficera, a gdy napastnicy zachwiali się zdezorientowani przez tę przerażającą artylerię, Niketas wydał wy rozkaz do wypadu. Brama Słońca została otwarta, a gdy jego główne siły wyszły stamtąd, uformowały linię i wspaniałą szarżą przełamały szeregi wroga, a po ostrej walce przecięły armię Bonosusa na pół i zmusiły ją do ucieczki. Kiedy Niketas zobaczył, że większość uciekinierów kieruje się na północ, stanął na czele swojej rezerwy czarnych żołnierzy i wyszedł z innej bramy przy kościele Świętego Marka po północnej lub nadmorskiej stronie miasta w pobliżu północno-wschodniego kąta murów. Wkrótce rozprawił się z uciekającymi żołnierzami i odepchnął ich od albo podwały, gdzie zostali przytłoczeni salwami kamieni i strzał, albo między kolczaste żywopłoty, które otaczały podmiejskie ogrody, gdzie zostali zaplątani i zabici. Wcisk ludzi Bonosusa, którzy uciekli w lewo lub na południe, wkrótce znaleźli drogę zagrodzoną przez kanał z przodu. Z tyłu widzieli błyskające miecze swoich prześladowców, a oszelali z powodu presji i paniki na oślep skierowali broń jeden przeciwko drugiemu. Armia Bonosusa została rozbita na strzępy. Marcian, prefekt Atrip, Leonciusz, Valens, i wiele znanych osób znalazło się wśród zabitych. A efekt zwycięstwa był taki, że nawet frakcja niebieska porzuciła sprawę Fokasa. Ale sam Bonosus zdołał uciec i wycofać się do twierdzy Karjun. Nie wiadomo co Paweł i jego flotylla robili podczas bitwy, możliwe, że dokonywali dywersji w kierunku południowo-zachodniej części miasta, ale nie wydaje się, aby znajdowali się w pobliżu miejsca starcia ani w celu pomocy w walce na lądzie, ani w celu ratowania ocalałych. Kiedy w końcu Paweł usłyszał o tej miażdżącej porażce, poważnie myślał o poddaniu się i dołączeniu do Niketasa, ale pozostał lojalny wobec swojej partii i zapewnił sobie odwrót w jakiś sposób do Karjun, gdzie dołączył do Bonosusa. Ten dowódca, niezwykle pomysłowy i odważny, nie myślał o porzuceniu walki. Szybko przeszedł kanałem do zachodniej części Nilu i wzniósł się w górę strumienia do Nikiu, gdzie jego wojska nadal stacjonowały. Tam zwerbował swoją flotę i po zniszczeniu ogromnej liczby aleksandryjskich statków udało mu się zdominować rzekę. Nie będąc jednak wystarczająco silnym, by ponownie stawić czoła Niketasowi, przepłynął inną drogą wodną prawdopodobnie zwaną Arrugaşat w kierunku Mareotis i wpłynął do kanału smoczego na zachód od Aleksandrii z zamiarem zajęcia Mareotis jako nowej bazy operacyjnej przeciwko stolicy ale Niketas otrzymał informację o jego planie i pokonał go rozwalając most w miejscu zwanym Dafashir niedaleko Mareotis blokując kanał w ten sposób Wściekły z powodu tej porażki, Bonosus, wyrzekając się metod otwartej wojny, postanowił zabić swojego rywala. Przekonał jednego ze swoich żołnierzy, aby udał się jako wysłannik do Niketasa pod pozorem uzgodnienia warunków kapitulacji. Weź ze sobą krótki sztylet, powiedział, i ukrył go pod płaszczem. Kiedy zbliżysz się do Niketasa, wbij go w jego serce, aby zabić go na miejscu. Możesz uciec z zamieszaniu, ale jeśli nie, zginiesz aby ocalić imperium, a ja zaopiekuję się twoimi dziećmi w pałacu królewskim i zapewnię im dożywotnie utrzymanie. Taki był spisek Bonosusa, ale został ujawniony przez zdrajcę. Jeden z jego własnych zwolenników o imieniu Jan wysłał wiadomość z ostrzeżeniem do Niketasa, więc kiedy pojawił się zabójca, został natychmiast otoczony przez strażników, którzy przeszukali go i znaleźli ukryty sztylet. Broń została użyta do ścięcia mu głowy. W ten sposób, pozbawiony zemsty, Bonosus pomaszerował drogą lądową do Dafasir i dokonał masakry jej mieszkańców. Niketa spieszył mu na spotkanie, ale Bonosus wiedział, że głupotą jest ryzykowanie bitwy ze zmniejszoną resztką swoich sił, dlatego wycofał się, przekroczył Nil i ponownie schonił się w Nikiu. Zamiast przekroczyć rzekę, by go ścigać. Niketas pozostał po zachodniej stronie i zajął miasto i prowincję Mareotis ze sporą armią. Desperackie męstwo wroga i zaskakująca szybkość jego ruchów wciąż dawały dowódcy Herakliusza wiele powodów do niepokoju, a jego śmiałe taktyki spotykały się z wyrachowaną rozwagą. Dopiero gdy Niketas mocno zabezpieczył swoje tyły i zachodni brzeg Nilu przeszedł przez rzekę i wysunął się na Manów. Tutaj znajdowała się bardzo silna forteca, jedno z wielkich dzieł Trajana, która mogła utrzymać się przez nieokreślony czas, gdyby była energicznie broniona. Oczywiste jest jednak, że powszechna sympatia była po stronie buntowników, a cesarscy żołnierze tracili ducha, pomimo niezachwianej waleczności ich przywódcy. Wielu z garnizonu uciekło, a sama cytadela została zdobyta po słabym oporze. Opanowawszy w ten sposób kraj po obu brzegach Nilu, Niketas. Ruszył na miasto Nikiu, które schwytał Wimadło. W końcu nieugięty duch Bonosusa został złamany. Uciekł pod osłoną ciemności i albo prześliznął się obok oblegającej armii na wschód i dotarł do Atrip, albo szybko opuścił główną rzekę, a następnie przeprawił się jednym z niezliczonych kanałów w kierunku Tanis. W obu przypadkach dotarł bezpiecznie do Peluzium i popłynął statkiem do Palestyny, skąd pod wyrzutami ludu udał się do Konstantynopola i dołączył do swego pana Fokasa. Upadek Manów i Nikiu był sygnałem do poddania się innych cesarskich miast i dowódców. Paweł, prefekt Samanut i energiczny kolega Kosmas zostali schwytani, ale szczerze ułaskawieni przez zdobywcę, a zielona frakcja, która uczyniła z sukcesu Niketasa pretekst do maltretowania niebieskich oraz do otwartych grabieży i morderstw, ujrzała swoich przywódców aresztowanych i oficjalnie upomnianych, by dobrze się zachowywali. Obie frakcje zostały faktycznie pogodzone. W każdym mieście manowano nowych gubernatorów, przywrócono prawo i porządek, a Herakliusz został panem Egiptu. Była to długa i desperacka walka z romantycznymi przypływami i odpływami fortuny. Widzieliśmy kraj wyrwany z ponurego letargu dźwiękiem trąb Herakliusza, Niketasa zdobywającego Aleksandrę niemal bez jednego ciosu i rewolucją triumfującą w Egipcie. Następnie Bonosu zrzucił się jak tygrys na głowę Delty, zmiatając wszystko przed sobą aż do murów Aleksandrii i uderzając o mury miasta tylko po to, by wycofać się zmiażdżony i niezdolny do dalszej walki, z wyjątkiem wojny partyzanckiej, którą utrzymywał przez pewien czas z ognistą odwagą. Potem, w końcu sprowadzony do zatoki, oszukał wrogów, którzy go otaczali i wymknął się w nocy. Kluczem do całej tej epoki jest antagonizm między monofizytami a melchitami. Ci drudzy, jak na sama nazwa wskazuje, byli cesarską lub dworską partią w religii, utrzymującą ortodoksyjną opinię o dwóch naturach Chrystusa. Ale ta opinia przez monofizyckich Koptów lub rdzennych Egipcjan była postrzegana z odrazą i zwalczana z trudnym do zrozumienia szałem u istot rozumnych. Duch dzikich fanatyków, którzy rozerwali chypatię na kawałki na ołtarzu, był żywy i niezmieniony. Tylko teraz, zamiast być skierowany przeciwko rzekomemu pogaństwu młodej i pięknej kobiety, był podzielony między dwie sekty, z których każda nazywała siebie dziećmi Chrystusa, a drugą synami szatana. Co więcej, poza wszelkimi niezgodami religijnymi, choć krzyżowały się one i komplikowały. Walka frakcji niebieskiej i zielonej była tak samo realna i nieustępliwa na brzegach Nilu, jak w każdej części imperium. Oczywiste jest zatem, że wiele czynników przyczyniło się do utrzymania całej prowincji w stanie niepokoju, a podziały były jednocześnie tak zaciekłe i tak różnorodne, że niemal każdy zdeterminowany najeźdźca mógł liczyć na pomoc jakiejś partii w swoich granicach. Tym, co pomogło Niketasowi, była prawdziwa niechęć do Fokasa. Miara jego zbrodni była pełna, nawet w ocenie Rzymian, podczas gdy dla Koptów był on nie tylko tyranem i zabójcą, ale znakiem i centrum tej obcej potęgi i tego przeklętego wyznania, którego istnienie w Egipcie rozgoryczało ich chleb powszedni. Jest jednak prawdopodobne, że nawet po ucieczce Bonosusa Niketas uważał, że jego stała obecność jest niezbędna do zabezpieczenia. Jego władzy. Niestety, daty tutaj są nieco trudne do naśladowania. Najwyraźniej, Jan z Nikiju sprawia, że cała wojna poprzedzająca klęskę ponosusa przed Aleksandrią miała miejsce w siódmym roku panowania Fokasa, to jest przed końcem 609 roku. Sama bitwa miała miejsce pod koniec listopada 609 roku, a kolejne wydarzenia mogły trwać kilka tygodni dłużej. Nadal wynikałoby z tego, że Niketas był w posiadaniu Egiptu wiosną. 610 roku. Moi mili, dziękuję za wysłuchanie pierwszego odcinka nowej serii bizantyjskiej. I cóż, zapraszam na kolejne części, które oczywiście już niedługo.